No dzisiaj się zdarzyło, że ja się zapuściłem, dlatego chciałem się wam pochwalić. Wszedłem tutaj w ogóle po to, żeby znaleźć maszynę do bimbru. Wehrmacht, 1943. No i przyznam się szczerze, że zupełnie nie planowałem pokazywać wam tego miejsca, szczególnie, że w jednym z wcześniejszych vlogów już o nim mówiliśmy i pokazywałem je. Chodzi oczywiście o cerkiew w Krasne, w miejscowości Krasne, ale dzisiaj tak się wydarzyło, że wlazłem trochę wyżej. Jestem na wieży, z której już widok macie za sobą. Tu jest dzwon, dzwon bardzo specyficzny. To jest zupełnie inny dzwon niż te, które są w kościołach katolickich, choć z drugiej strony nie myślę sobie, że jest to specjalnie stworzony do cerkwi dzwon. Jest to po prostu takie miejsce, gdzie przychodził dzwonnik, wykonywał kilka sygnałów dźwiękowych po to, żeby okoliczni mieszkańcy wiedzieli o tym, że należy się już na nabożeństwie zjawić. No i przy okazji również ten dzwon zwiastował różnego rodzaju i dobre, i złe sytuacje. Jeżeli był pożar, jeżeli coś się działo, jeżeli trzeba było zwołać ludność, to właśnie tutaj dzwonili. Dlaczego postanowiłem wam pokazać to miejsce? Ano dlatego, że tutaj raczej ludzie przyjeżdżający do strefy się nie zapuszczają. No dzisiaj się zdarzyło, że ja się zapuściłem, dlatego chciałem się wam pochwalić. Zerknąłem tylko i wyłącznie przez okno. Pomyślałem, zróbmy to razem. Wchodzimy do kolejnej chaty. Zanim to nastąpi, proszę bardzo. Jeżeli ktoś miałby ochotę, od motocykla zaraz spróbuję znaleźć nazwę, ale zanim to nastąpi, zobaczcie, piękny domek, piękna chałupka i do niej właśnie razem wejdziemy. Wow, no rzeczywiście, robi wrażenie. Tu mamy pomieszczenie gospodarcze, w którym znajduje się kilka beczek. Tutaj schowki. To z napisem MUK. To jest, dokładnie chodzi mi o to. Już to biorę. To jest coś, co kiedyś było Ukraina. Coś, co kiedyś było rządem do grania, kijem tak zwanym do gry w hokeja. No i wchodzimy do mieszkania. Kolejna szeroka ława, rozwalający się już niestety piec, pięknie wymalowany na niebiesko, drzwi również niebieskie, łóżko, co prawda zawaliło się prawdopodobnie ze starości mimo wszystko, choć różnie to mogło być. Idziemy dalej, kolejne pomieszczenie, a w tym pomieszczeniu szafa na wysoki połysk oczywiście, na ziemi gazeta, końcówka, kilka elementów od telewizora, kolejne dwa łóżka, jedno rozkładane, drugie normalne, plus dziecinne zabawki. No, trzeba przyznać, że po raz kolejny znalazłem bardzo ładne pomieszczenie. Tutaj patrzę, o drodzy moi, mamy grupę Bee Gees, co prawda płyt już nie ma, ale jest grupa Bee Gees, to jest Kalina, nie wiem dokładnie, nie znam, ale to kolejna płytka firmy Melodia, single tak zwane. Młodsi telewidzowie pewnie nie znają. Tu mamy Karel Gott, proszę bardzo. I z autografem, no ładnie, pięknie. Proszę bardzo, to jest Karel Gott, a tu mamy Living Sound. I to jest Aleksandry Tażmatowoj, nie wiem, grupa Living Sound,
Dortmund. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam zupełnie jakiś kwartet. Tak czy inaczej, przepraszam, że tak łamię język ukraiński, ale nie jestem w stanie czytać zbyt płynnie. Jest również gazeta Sowiet. No i cóż, i tak wygląda kolejna chata w strefie. Wierzcie mi, dzisiaj dzień taki typowo chatowy, że tak powiem. Przy okazji zobaczcie, tu są jeszcze przepiękne wieszaki. No i dzisiaj przede wszystkim właśnie w takich chatkach będę spędzał dzień. No i oczywiście zabieram was również ze sobą na małą przechadzkę. Są takie chwile, kiedy wchodzę w jakieś miejsce, nie ma w nim może jakoś specjalnie wiele rzeczy. No dobra, okej, okay. Są fajne beczki. Wszedłem tutaj w ogóle po to, żeby znaleźć maszynę do bimbru. Myślałem, zaglądając przez okno, że o, jest maszyna do bimbru, zobaczymy, sprawdzimy. No i wszedłem tutaj, drodzy moi. Zresztą sami zobaczcie, jak wygląda to pomieszczenie. Kilka beczek różnego rodzaju, takich, owakich. Pomieszczenie bardzo ciekawie wyglądające. Aż w pewnym momencie znalazłem leżącą na ziemi blachę. Myślę sobie, blacha jak blacha, co mnie tam blacha interesuje. Ale zerknąłem. Nie wiem, czy to będzie widać. Na pewno zrobiłem zdjęcie. Mam nadzieję, że na tym zdjęciu będzie coś widać. Dobrze, tutaj widzę, że będzie problem. Zaraz dofilmuję w takim razie. Na zdjęciu napisane Kraftstoff 200 litrów. Jest jakiś jeszcze jeden napis po niemiecku, a na dole Wehrmacht 1943. Zobaczcie. Spaceruję główną ulicą jednej z czarnobylskich wiosek. Zaglądam do chaty z prawej, do chaty z lewej. Sami zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. Tak do końca sam nie wiem, którą wybrać. Czasu nie ma na tyle, żeby zobaczyć wszystkie. No i tak naprawdę losowo wchodzę to do jednej, to do drugiej. Zaskakują, naprawdę zaskakują bardzo. I ich zawartość, i ich budowa, i ich wystrój. I rzeczy, które pozostały po mieszkańcach, robi wrażenie. Siedzę od dłuższej chwili, rozglądam się w jednej z chat w czarnobylskiej strefie. Po mojej lewej stronie jedno łóżko, drugie łóżko, dwa okna i piec. I właśnie o tym piecu, a to jest ławka, na której siedziałem. I właśnie o tym piecu chciałbym wam opowiedzieć, bo to jest niestandardowy, chyba tak mogę powiedzieć, niestandardowy piec w tej części Ukrainy. Zobaczcie przede wszystkim, jak pięknie jest zrobiony. Tutaj domowa robota, widać rękę dobrego zduna. No i ten piec wygląda inaczej i nie dość, że na piecu jak zwykle znajdziecie miejsce, gdzie można spać, to pod piecem jest jeszcze dodatkowa duchówka. Tam można było składować produkty, które trzeba było rozgrzać. Przy okazji pomalowany na biało sufit, przewody pociągnięte standardowo w sposób, który miał tylko i wyłącznie spowodować działanie, a nie bezpieczeństwo. No i następna rzecz, sami zobaczcie, to jest szafka, która została w bardzo specyficzny sposób przyczepiona. Nie wiem, czy to było widać, są specjalne haki. No i wychodzimy stąd, wchodzimy do jeszcze jednego pomieszczenia. Pomieszczenia, w którym znajdowała się taka część bardziej gospodarcza. I drzwi
No i przy okazji zamek. Sami zobaczcie, jak wygląda niesamowicie ten zamek. Polega to wszystko na tym, że po wejściu do domu, czy po wyjściu z domu, kręciliśmy czymś takim i otwierały się lub zamykały drzwi, a żeby je zabezpieczyć, trzeba było przesunąć coś takiego. I co wy na to? Chaty drewniane, chaty murowane, kryte strzechą, kryte dachówką, kryte płytą. Naprawdę, nie ma czasu na to, aby eksplorować wszystko, aby oglądać wszystko, ale swoją drogą to również jest powód, aby przyjechać tu po raz kolejny. Myślę, że eksploracja wiosek nie skończyła się w czasie tego wyjazdu, nie skończyła się również ogólnie, bo w czasie kolejnych wyjazdów będą kolejne wioski, kolejne domy, kolejne chaty, kolejne przygody, kolejne historie. Zapraszam Was do oglądania Czernobyl 24 profilu Podróże za Stówę. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania i lajkowania. Na pewno znajdziecie tu mnóstwo ciekawych rzeczy. Zapraszam również do oglądania kolejnego odcinka.